Pogrzebów dzieci zmarłych przed narodzeniem w Suwałkach odbyło się już kilkanaście. Co kwartał na cmentarz parafialny przy Bakałarzewskiej trafia kolejna trumienka zawierająca szczątki tych, którym nie dane było cieszyć się czułymi rodzicielskimi ramionami. Pochówki dzieci nienarodzonych odbywają się z inicjatywy Leszka Lewoca. Odbyło się już 14 takich pogrzebów. Finansuje to Urząd Miasta, jest zarządzenie pana prezydenta, żeby te dzieci, jest procedura także medyczna we szpitalu, są one przechowane i raz na kwartał je schowamy. Ostatni, 14 pogrzeb obejmował 30 dzieci. Dzisiaj maleństwa chowane są w ziemnych grobach. Nie trudno znaleźć to miejsce na parafialnym cmentarzu. Z daleka widać małe mogiłki z białymi krzyżami. Powstała taka inicjatywa, żeby właśnie jak jest ciało, jak jest grób, to z czasem się buduje także pomnik. I moja inicjatywa jest taka, żeby wybudować pomnik. Z tego powodu zorganizowałem zrzutka.pl i staram się zebrać fundusze na ten cel. Leszek Lewoc nie chce rozstrzygać, czy ma być to jeden wspólny nagrobek, czy też nagrobek i stosowny monument, bo i taka koncepcja jest. To zależy od finansów, jakie uda mi się zgromadzić. No i w tej chwili chcę powiedzieć, że jak zacząłem to zrzutkę, to się zgłosił do mnie jeden z najlepszych rzeźbiarzy polskich. To jest pan Maksymilian Biskupski z projektem takiego pomnika dziecka nienarodzonego, no ale to są drogie przedsięwzięcia. Będę rozmawiał na ten temat z różnymi podmiotami. Jeżeli znajdę tak duże pieniążki, a to jest około 200 tysięcy, to pomnik tego dziecka nienarodzonego będzie wybudowany. Natomiast jeżeli znajdę mniejsze i nie będzie to miało, nie będzie jakiegoś rozgłosu czy osób, które chciałby to wesprzeć, no to będzie bardziej skromnie. W internecie wystarczy wpisać na wyszukiwarce hasło zrzutka.pl pomnik dzieci nienarodzonych i wyświetla się link do tej inicjatywy. Można tam więcej przeczytać o pomyśle Leszka Lewoca, a także dokonać wpłaty.